Szanowni Państwo, 4 marca 2023 roku. Dzień ważny, dzień historyczny, dlatego że rozpoczynamy drugą edycję Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą. Jest mi niezwykle miło powitać Państwa, choć wirtualnie, to jednak realnie w progach naszego Uniwersytetu, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, i jest dla mnie zaszczytem powitać Państwa w tak licznej grupie, w tak licznym gronie. Cieszę się bardzo, że dzisiaj integruje nas Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Miałem okazję wielu z Państwa spotkać przy okazji tych różnych wydarzeń, które doprowadziły do pierwszej edycji naszego studium, bo jak dobrze wiemy, to nie jest sprawa z dnia na dzień, to kwestia wielu spotkań, i w tym pierwszym momencie już pragnę podziękować osobom, które reprezentowały różne instytucje wspierające naszą aktywność w tym obszarze, która doprowadziła do otwarcia biura w Paryżu i, jak mam nadzieję, wnet w innych jeszcze miejscach, między innymi w Londynie, w Niemczech i jeszcze za wodą w Ameryce Północnej. To daje nam wielką radość i satysfakcję i bardzo się cieszę, że będziecie Państwo w swoim życiorysie również umieszczeni jako słuchacze szkoleń prowadzonych przez Studium dla Polonii i Polaków za granicą. Do drugiej edycji, proszę Państwa, zgłosiło się blisko 200 osób. To spora grupa z 11 krajów. Od Australii, przez Wietnam, przez Czechy, przez Wielką Brytanię, Francję, Niemcy, aż do Stanów Zjednoczonych i Toronto. Cieszymy się, że Państwo poszerzają grupę studentów, dorosłych, już osób, które mają wykształcony pewien poziom wiedzy i oczekiwań. Tym bardziej jest to dla nas ambitne zadanie, ale mam nadzieję, że jemu sprostamy i ta bliskość, ten kontakt z Państwem, na razie online, ale będzie też okazją do tego, żeby wymieniać poglądy, pytania, debatować i dyskutować. Polska nas tutaj determinuje, łączy, więzy krwi, ale też i poczucie wartości, ale też i myślę wspólny wyznacznik tego, co chcemy dzisiaj zrealizować, co podjąć, a mianowicie wspólnotę drogi nauki, podnoszenia kompetencji i transferu wiedzy, które możemy my jako Uniwersytet Państwu zaproponować.